Cisło, mleczko, jasno, śmieć. Biała zima śpiewa, a w żłobeczku biedroneczki składają życzenia. Dla babci, dla dziadka, zdrowia, szczęścia, pomyślności, uśmiechu na co dzień i dużo radości. W naszym żłobku prezentujemy najmłodszą grupę, grupę dwulatków. Jest wielkie wydarzenie dla nas, wielkie święto połączone, święto babci i dziadka połączone razem z jasełkami. Panie wychowawczynie wraz z dziećmi przygotowały taką małą scenkę biblijną, gdzie dzieci będą prezentować narodzenie Pana Jezusa. I jest to prezent dedykowany babciom, dziadkom. Dzieci bardzo pięknie ćwiczyły. Chciałybyśmy zaprezentować nasz żłobek jako placówkę nie tylko opiekuńczą, ale również placówkę edukacyjną, gdzie się dzieją rzeczy ważne, między innymi zajęcia edukacyjne połączone z zajęciami teatralnymi, z rytmiką, z muzyką, z tańcami. Chcemy to zaprezentować. Zapadła noc, noc Bożego Narodzenia. Wokół stajenki panowała cisza. W milczeniu czekała Panna Maria na dzieciątko Jezus. Gdy Pan Jezus się narodził w szopce w Betlejem, wielka gwiazda oświeciła swoim światłem ziemię. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach, byłam na paru próbach. Dzieci pięknie się wyuczyły na tyle, ile potrafiły swojego tekstu, ale chętnie występują, tańczą, są zadowolone. To pewnie to przedstawienie będzie bardzo ładne. Te dzieciaki są taką wyjątkowo zgraną grupą i bardzo zdolną, bym powiedziała, tak. Dlatego pokusiłyśmy się o takie przedsięwzięcie. Większość dzieci mówi, większość dzieci już umie obsługiwać się higienicznie, także to są bardzo, bardzo zdolne dzieci. Ja przynoszę chlebek, a ja jabłuszko w koszu i miłość niosę. Bardzo miła uroczystość. Cieszę się, że doczekałem takiego czasu. Bo nie wszyscy, prawda? No, to chyba tyle, bo najważniejsze, żeby wszyscy byli zadowoleni. Żeby nie było problemów żadnych. To jest niesamowite, jak te dzieciaki potrafiły się wdrożyć w rolę, w każdy w swoją rolę. Natomiast widać już taką pasję, takie zaangażowanie, niepewność, jak mi to wyjdzie i czy mama patrzy, czy tata patrzy, babcia z dziadkiem również. Zadowolone dzieciaki, rodzice, dziadkowie, ale i ja sama jestem bardzo zadowolona, że moje dziecko mogło tutaj chodzić, a jednocześnie, że mogłam być, oglądać dzisiejszy występ i zadowolenie, mówię naprawdę, takich występów powinno być jak najwięcej, bo te dzieci są spontaniczne, pokazują swoje emocje, nie są nauczone tych emocji, tylko pokazują to, co jest wewnątrz i te emocje były dzisiaj pięknie przedstawione.